Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w 19 odcinku z serii Zagrajmy w Rise of the Ronin. Moi drodzy, poprzednio... O, tutaj mam region Nakamura. I to właśnie nim się zajmowałem. Zacząłem od wykonania misji pobocznej, polegającej na odzyskaniu pewnego posążka ze świątyni. Okazało się, że ukradł go mieszkaniec pobliskiej wioski, która jest tak biedna, że nawet bandyci ją omijają. Dzięki wykupieniu umiejętności perswazji udało mi się przekonać go, że zwrócę posążek, a kapłan mu pomoże. No i mam nadzieję, że tak też i się stanie, ponieważ po tym jak zwróciłem posążek i powiedziałem, o co chodziło kapłanowi, to ten właśnie powiedział, że trzeba wysłać... że trzeba to powiedzieć jego ekscelencji i wysłać tam jak najszybciej pomoc. Następnie oczyściłem w 100% ten obszar, to znaczy wykonałem wszystkie aktywności, a teraz jestem w regionie Maita i wykonuję zadanie główne. I tutaj ja mam właśnie znaleźć prototyp czy schemat prototypu. Tak, schemat aparatu, właśnie, schemat aparatu. No i po prostu lecimy sobie do ruin zamku. Wszyscy tutaj korzystają pięknie z lotni. Dobranoc panu. Właśnie, czy ja teraz mogę się zmieniać? A nie, ja mogę się zmieniać. Aha, dobra! Strzałka w dół. Okej. Okay. A, strzałka w górę to ja i. Okej, okay, i ten. O kurde. No dobra. O kurcze. O cholera. No, weź się uspokój. Dwie strzały na niego zmarnowałem, bo jedną przypadkiem z początku nie trafiłem. Mendoksy. Mroczny prześladowca? O! Pomyślnie ukończ 100 cichych zabójstw. Nice! Manik, ja jestem nieskuteczny przeciwko temu stylowi. O! Ale mam broń, która jest skuteczna. I zada wyższe obrażenia. A, czyli to jest ta sama broń, ten sam styl Odachi, którym posługuje się Gonzo. Nie tak. Aha, czyli tutaj taka postawa jakby niska, tutaj też dwie postawy wysokie. A, tutaj średnia, tutaj bardzo niska taka postawa. Okej. O
cholera, to ja mam grubasa jakiego. No ej! Cholera! Tyleż. O cholera. A, tu, tu, tu. No nie no. Dobra, tego się nie spodziewałem. Wow, udało się. Tylko że zużyłem na niego zdecydowanie za dużo. Co? Opcjonalnie pokonaj groźnych przeciwników, czyli to nie byli. O kurde. Wszyscy groźni przeciwnicy, tak? Jeszcze mam gdzieś jakiegoś tutaj do zlikwidowania. Czyli to był boss. Groźny przeciwnik, który jest opcjonalny. Też, kolejny. Skoro tamten nie był. No ej. Bez takich, proszę. A tu jeszcze właśnie. No. Jest jeszcze jakiś jeden? Dobrze widziałem, zgadza się. Słyszałem gdzieś tej kotka. Migotona mądzie. No, szandar. Dwa sztandary tak blisko siebie? Chyba na to wygląda. Bo ty też mam sztandar, prawda? Tak. Dziwne, ale okej. Okay.
skarbu. Leć! Ja tutaj szukam dookoła jakiegoś przejścia, tutaj było otwarte i je pominąłem totalnie. Traktat o oświeceniu. Dobra, klucz do magazynu. No i czas odzyskać schemat. O, i ten się od razu pojawił. He! 盗賊に見つかったのに切り抜けるなんて君は本当に強いんだな。弟子もみんな逃げていったよ。おお、僕の設計図だ。ありがとう。よかった。捨てられていなかったか。これで写真館のご主人にも顔向けができる。さ、約束の写真機だ。受け取ってくれ。 A, dobra, czyli tutaj był schemat aparatu, a on mi daje prototyp. Dobra, o to chodziło. Mate. Dzisiaj nie skapte mi te gry. Kitto dogi mo nuka se hazu da yo. Taśka, kono shiro ato niwa takadai mo atta hazu da. Soko kara satsuei shite miru no wa dou dai? Annai shiyo. Kocchi da. Tsuite kite gry. ここ、マイタ城は昔、キラの殿様が住んでいたお城だそうだよ。そう、あのキラ光助之助のご先祖様さ。よしよし、ここだよ。さあさあ、早速使ってみてくれよ、写真機を。そうだな、僕らが待ち合わせたお堂なんか撮るのに最適じゃないかい？ 写真機を気に入ってくれて嬉しいよ。 Kiedy jest na czerwono jest dobrze, czy kiedy jest na czerwono jest źle? O, czy jak jest na czerwono, to jest dobrze. Okej. Okay.驚いたかい？これでもまだまだ試作品でね。おいおい、もっと機能を改造するつもりだ。ん？改造？ しまった！写真館の方を忘れていた。早く戻って修理を済ませないと。ご主人がカンカン。そうそう。僕はしばらく横浜にいるつもりだ。ここなら偉人を通じて海外の道具の仕組みを学べるからね。写真機だけじゃなくて他のからくりもいろいろ作っているから。もし役に立てそうなことがあれば声をかけてくれ。 本当かい？ 嬉しいよ。 君なら僕のからくりをうまく使ってくれそうだからな。 僕は今横浜の写真館に泊めてもらっているんだ。 だからあそこに来てくれれば会えるよ。 その写真機もいつか改良してやるから。 そのうち顔を出してくれよ。 Dobra, dobra, już kończ, bo chcę strzelać te foty. No i nawiązanie więzi z fotografem. Nice. Ktoś potrzebuje pomocy. Dobra. Wiesz. Aha, dobra, to wiem. Personalizacja w drugim domu. Dobra. To nie jest aż tak istotne. Dobra. Broń dodatkowa. Co to jest? Aha! Dobra. Tutaj po prostu mam jakiś tabun śmieci, które albo pójdą do rozbiórki, albo do sprzedaży.
Szczęście, że mam aż 2000 miejsca. O, on ma niezwykle wysoki współczynnik inteligencji. Bardzo słaba siła, urok. Okej. Aha. Dobra, czyli to był ten wielkolud. Chwilka. Dobra. Tak więc, okej. Dalej, co ja tutaj mam? To są te księgi zaginione, które mogę oddać. Dobrze. Tak, nie wyciszyłem przypadkiem mikrofonu. Nie wyciszyłem, a więc super. Dobra, ty mam wszystko. O, tutaj aparat. Dobra, tak więc teraz z chęcią właśnie pójdę do pozostałych miejsc w regionach, gdzie właśnie mam. Oj, nie tak. W których mam do wykonania no, w których mogę wykonywać zdjęcia. Tylko co ja mam? Fotografować skąd najlepiej? Zrobić te zdjęcie. Ale chyba mam zrobić zdjęcie tego obiektu. O co tutaj chodzi, no? Okej, dobra. Czyli mam się ustawiać w miejscach, które... Okej. Albo otrzymać nagrody w studiu fotograficznym, musisz zrobić zdjęcia malowniczych scen. No dobrze. Czyli nie mam tutaj tak dokładnie powiedziane, gdzie jest ta scena, ani też po prostu muszę stanąć w odpowiednim miejscu, oczywiście. I... szukać obiektywem punktu, który zaświeci mi się na czerwono. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tak to jest zrobione. Kurczę, już widzę to, że mogę użyć linki, automatycznie tego używam. I zawsze zapomnę jeszcze, że no, to musi zapalić na niebiesko. Thank you.
Chyba jednak dalej tutaj czegoś nie czaję z tymi zdjęciami. To nie mogę nawet przeskoczyć, okej. Tam widzę jakąś skrzynię. Już stąd nie mam powrotu, po prostu muszę... Ja tak se... Ja na język robicie. Kurczę, mechanika robienia tutaj zdjęć jest taka... zdekopierdliwa. Niejasno dla mnie, w innych grach typu właśnie Spider-Man, to na razie mi się tak najbardziej rzuca w pamięć, bo tam ostatnio były właśnie drobienia zdjęcia, czy też nie, Horizon to chyba nie, ale w innych grach, w których trzeba było robić zdjęcia, no to wydaje mi się, że to było, działało o wiele lepiej. Bo to wiele lepsza mechanika, po prostu wiedzieliśmy, w którą stronę mamy kierować aparat. Tak, to też ta ikonka zaczyna pyłgać, kiedy już mam wyciągnąć aparat. To jest świetny. O! Serio, tam gdzieś coś. Dobra. Nie wiem, jak dla mnie to ja bym bardziej wziął to, bo to jest całe miasteczko. Ale okej. To jest decyzja twórców. Co mamy fotografować. Tutaj nie mam dalej fotografii możliwości. O, gdzie jest tutaj zdjęcie? Okej, okay, hop. Ścieżka do oceanu. Chociaż lepiej byłoby, gdybym to zrobił tak. Zdecydowanie. Lepiej by to wyglądało. Ten punkt orientacyjny bodajże, tak. I skrzynia skarbów, która nie mam pojęcia, gdzie tutaj jest. O! No i oczywiście sama jeszcze... Yoshida. Wracam tutaj z racji tego, że to był właśnie teraz region, który zwiedzałem. O, właśnie, hop. Hop to ostatni region, który zwiedzałem, to sobie zostawiłem go właśnie na koniec, tak według mniej więcej kolejności, w której odkrywałem regiony, chciałem to zrobić. Tutaj te pierwsze zdjęcia.
zaliściono bramatorii. Aż 6 latarni? Jak 6? A, dobra, te 6, bo ja tam widzę jeszcze oczywiście więcej, nie? Trochę dziwny tytuł zdjęcia. Takim, tak moim zdaniem. No i cholercia tutaj będzie... no, moją kością po prostu. Ej, w Forspoken jeszcze były zdjęcia. Ale tam zdjęcia były niektóre naprawdę fatalne. Twórcy też wybierali takie miejsca na zdjęcie, na zrobienie zdjęcia, kiedy tuż obok był o wiele lepszy widok. Ale kurczę, no co z tą cholerną skrzynią? Czuję, że ja dalej nie będę w stanie niestety tego nic zrobić. A, dobra, są te postawy. Beczka raczej dalej się tutaj... A, jest! Dobrze, beczka się pojawiła. Bosko. Tak więc teraz biorę... nie to. Wyjdź. Biorę sobie hop. Karabina. Aby to zadziałało. Poszło! No, zdziwiłbym się, gdyby nie poszło. Dobra, skarb. Jest. I teraz... biegiem do przypadkowego spotkania. No. Ej, bo zaraz mi tej niemożliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu. Kurczę, chciałem tam od góry wejść. Teraz coś nie mogę. Szlak. Ej, tak raczej miałbym problemy, chyba że mógłbym to szybować nawet tutaj. Co się tu dzieje? Jakieś kundelki? Atakują. Jednego człowieka. O kurde. Okej, tak więc kolejna... kolejny region oczyszczony. Wykonane tutaj zadania w 100%. No to dobra, następnym razem przejdę do regionu Maita, wrócę do niego i po prostu wykonam aktywności poboczne tutaj po prostu, z tego miejsca. Mam tutaj jeden sztandar na razie,
Byłem pewien, że odpalam tutaj dwa sztandary, naprawdę. Mam tutaj zbiega ilu? Jednego, dobra, dwa razy porządek publiczny już widzę. Raczej jak wykonam tutaj te zadania, to jak ukończę porządki publiczne, przywrócę porządki publiczne, to pokaże mi się tutaj co nieco więcej. Tak więc, moi drodzy, ja udaję się właśnie w stronę pierwszego porządku publicznego z regionu Majta. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak mi pójdzie i czy w czasie kolejnego odcinku oczyszczę kolejny region, a przy okazji może też wrócę do Yokohamy, do dzielnicy rozkoszy, żeby zgłosić się do Takimuriyamy. To koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią, zagrajmy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, oceny tego odcinka, jak i zostawienia jakiegoś komentarza. Ponadto zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii, jeżeli je pominęliście, oraz zapraszam do... Dobra, tutaj sobie stanę. Oraz zapraszam do przejrzenia sobie pozostałych serii Zagramy, które już na swoim kanale opublikowałem, do zapoznania się z serią poradników Warframe oraz ogólnie do śledzenia tego, co u siebie publikuję. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć!